Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to najbardziej wyczekiwana zmiana pozycji chyba przez każdego, który lubi ligę włoską i lubi kartę Perisicia. Napastnik Perisic, 89 strzałów, 88 tempa, 88 dribblingu, 86 podań, 84 fizyki, 5 słabszej, 4 sztuczek. No wow, po prostu wow. Liga włoska w tym roku jest naprawdę ostro odpicowana. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto będzie następny w moich odcinkach, to zapraszam na grupę Wiewiórki Alwina. Tam będę zawsze, tam w sumie zawsze wstawiam, co będę następny nagrywał. I tak, i Perisic. Musiałem niestety sprzedać Pogbę, ale czego się nie robi dla moich widzów oczywiście. Także, jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij, żeby zostawić łapkę w górę. Spróbujmy wbić 87 łapek. Również nie zapomnij, jeżeli chcesz być na bieżąco, jeżeli jesteś nowy, zostaw suba na moim kanale i myślę, że możemy startować. Powiem wam, Food Champions właśnie się skończyło. Jak dobrze wiecie, było przedłużone o jeden dzień. Gold 3, nie jest to może szczyt moich marzeń. Miałem nadzieję na Golda 1, ale... powiem wam, zagrałbym chyba nawet kwalifikacje, ale nie wiem, czy mogę... Zagrać mogę, czy nie mogę? Nie mogę, co jakie są? Maksymalnie 5 z jednej ligi? Raz, no nie, to będzie ciężko, no nie, dobra, wiecie co? Trudno, zagramy te mecze towarzyskie, no niestety są wymagania. Chciałem zagrać te kwalifikacje, no ale jak sam widzicie, będzie trzeba kombinować z tym składem, aż naprawdę nie chce mi się po prostu, jeśli mam być szczery. No, także myślę, że możemy lecieć. No i startujemy. Okej, także mamy pierwszego przeciwnika, bardzo szybko znaleziony. I co my tu mamy? Połączenie ligi włoskiej razem z francuską. Cavani za SBC. Zobaczymy, jak będzie grał. Balotelli na camie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej, Perisic, zejdźmy może na lewą nogę, na sobie 5 słabszej nogi. Perisic, pierwszy strzał. To jest to. Cóż za świetny strzał. Od razu to był pierwszy strzał, pierwsza akcja. Fantastycznie z kapturn. I z lewej nogi, no to jest to, na to czekałem. Zniszczył totalnie Donnarumę. Okej, okay, Daniele De Rossi. Perisic, kolejny z kapten, poczekajmy. Okej, okay, może teraz strzał w lewe. Okienko, Perisic po raz kolejny, to jest niesamowite, to jest drugi strzał. Przyznam wam szczerze, to jest drugi strzał. 2-0. Co on ma w tych nogach? Ja pierdzielę. I mamy 2-0. Kolejny skapter, ale teraz postanowiłem troszkę poczekać. Po prostu wybrał sobie ruch, który chciał uderzyć, no i po prostu trafił. 2-0. O nie, Belotti ma troszkę miejsca. Van Dijk dał się ograć, Belotti 2-1. Kurde, teraz... No Van Dijk dał się dosyć łatwo ograć, co mnie dosyć smuci. No dobra, 2-1, no nikt nie mówił, że to będzie łatwy mecz tak naprawdę. Tymczasem Perisic, fantastyczne zagranie do Insigne, Insigne. Spróbujmy może z lewej nogi No nie mam na pewno tyle słabszej nogi co Perisic, także myślę, że można mu to wybaczyć. Insigne, świetnie do Perisicia. Perisic, czy będzie hat-trick? Nie będzie. Cavani, niebezpiecznie, nie, no i... I 2-2, no serio. Dobra, Lallana, prawe skrzydło, nie ma, może sporo tempa, ale... zejdźmy może jeszcze na prawą nogę. Lallana, dośrodkowanie. Perisic z główki broni Donnarumma. Van Aanholt, świetna akcja. Van Aanholt, czy ktoś jest w polu karnym? Ktokolwiek, Perisic, gol, czemu to jest? Taka dziwna akcja, co tu się stało? Jest hat-trick Perisicia, ale ta akcja była dosyć dziwna. No nic, ważne, że jest 3-2, chyba od Cupka nawet się odbiło. Okej, no to mamy 3-2, Perisic, hat-trick w pierwszym meczu, naturalnie, czemu nie? O fuck, co tu się stało, czemu nie? No co? Skąd to się w ogóle wzięło? I skąd się wziął nagle Belotti, który wskoczył na Balotellego? O co tu chodzi? Daniele De Rossi, może on De Rossi minimalnie? O fuck, no skąd ten Cavani się bierze w ogóle? No Bastard, proszę, zrób coś. Po co on podawał? Co za idiota? Czy on mógł to sobie spokojnie strzelić sam na sam? Dogrywka. No to mamy karne. Dobra, gdzie by się rzucić, moi drodzy? Gdzie by się rzucić? Może w lewo. Supek! No i dobrze, no i dobrze. To może nie rzucił się, może nie strzelił w lewo, ale... Perisic, w lewo my strzelimy. Tak jest, pod pachą. Nie wiem w sumie kogo, dobra. W lewo, w prawo po raz kolejny. W prawo, tak, dobrze, dobrze, Batland. Wyczułem. O, tak to może zabrzmieć. No i znowu w lewo, no i... I znowu gol. Dobra, teraz strzeli w prawo, znowu w prawo. Kurde, no myślałem, że mnie zmyli tym zejściem w lewo. No dobra, ja strzelę w prawo. I znowu pod pachą Donnarumy. Dobra, jak on teraz nie trafi, to mamy wygrany mecz. Także w prawo.
O ty, taki jesteś sfany, tak? Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, Parolo, kończymy mecz. Dziękuję. Koniec. I wygrywamy pierwszy mecz. Hat-trick Perisicia, co jest najważniejsze. Mecz taki... Wiecie, nie było się w sumie do czego przyczepić, ani do czego... ani nic, co można by pochwalić. Także jest hat-trick Perisicia, to jest najważniejsze. Nawet weźmie sobie piłkę. 8 strzałów, 3 gole. No i lecimy dalej. I co mamy dalej? Następny jest znowu całe Premier League. Dziwny skład, bo jest tylko jeden środkowy obrońca. Jest Kurzawa i Valencia. Nie, Gabriel Jesus, to jest pierwsza akcja. Batlam. Dobra, Delali, tu jest Son. To jest właśnie Son, który jest niebezpieczny. Świetnie, Batlam. Willian, niebezpiecznie Willian. I to jest gol. Nawet nie zdążyłem żadnego strzału oddać. Perisic, jakimś którym to przyjął. Perisic, sam na sam. Perisic broni Loris. Strzałka Andrewy, jednotnie. Dobra, Parolo wygra główkę. Smalling, on ma chyba z 20 strzałów. No właśnie dlatego ma 20 strzałów. Dobra, Perisic. Przerzut nad sobą. Perisic, Perisic, kurde, gdybym może troszkę lżej uderzył. Ufak. William mnie teraz zbił dwoma Berbatów spinami. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, Van Dijk. Nie. Boże. Insigne, ale dostał piłkę. Insigne. Lewa. Broni Loris. Naturalnie. Nie ma opcji. Po prostu nie było opcji, żeby go przejść. No mój przeciwnik naprawdę grał mega dobrze w obronie. Po prostu muszę mu to przyznać, bo nie było po prostu opcji się przedostać przez jego obronę. I mamy ostatniego przeciwnika i co tym razem? 4 srebrnych. No ciekawy wygląda ten skład. Musa i Braithwaite na ataku. No okej, nie powiem, dosyć ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy jak się spisze. Oczywiście Batland na bramce, naturalnie. Świetnie, Kandreva tam wybiega. Insigne, tylko czy nie spalił? Mam nadzieję, że nie. Insigne, Perisic musi to wykorzystać. 1-0, 4. minuta. Insigne świetnie pokazał się na pozycję. No i po prostu pusta bramka na Perisic, no musiał tu strzelić, nie oszukujmy się. Lepiej podać, bo wiadomo, Batland na bramce, także nigdy nie wiadomo, co się stanie. Także mamy 1-0, ładne zejście, może zejdźmy znowu na prawe skrzydło. Lalana dośrodkowanie, no Insigne, główkę wygrał Insigne! Co jest? Główkę wygrał Insigne z Kleinem. O nie, o fuck, o nie, Batland, nie, Braithwaite, nie! Co? Batland. Nie mam pytań. Nie mam po prostu pytań, nie? Tymczasem znowu Braithwaite. Nie! Znowu! No to już jest gol. Co zmienia fakt, że to zrobił wcześniej Batland, to było po prostu a wykonalne według mnie. Tak, dabuj. Pewnie. Insigne. Przysięgam, jak to by już nie wpadło, to bym się zdenerwował. Nie no, to musiało wpaść, no bez przesady. Mogłem zdabować, ale niestety Kandreva już na samym końcu dostał automatyczną cieszynkę, także no nic nie poradzę. Perisic, dobra ruletka, nie taka ruletka, dobrze, Perisic. Zejść do środka, strzał. Kandreva, to miał być fake. To miał być fake shot. Perisic, chyba troszkę za mocno, Perisic, ależ minimalnie ponad poprzeczką, kurde. Dobra, Kandreva, to jest Perisic. Świetne zejście na lewą stronę, Perisic, teraz on ma piłkę, nikt go nie dogoni. Perisic! No nie, Smalling! No co za głupek. Dobra, Perisic z rożnego, ale to chyba za bardzo. Chociaż jest szansa. Kai Walker! Batland, nie wiem jak, ale to po prostu widział i to obronił. No to jest dosyć głupie, ale obronił. Tu jest Kandreva. Co tu robi Parolo? Parolo, to musi być gol 3-1, nie wiem co on robił w tej strefie. Ale jest 3-1. Także... Czemu nie? Zaraz zobaczymy jak to wyglądało. Tutaj świetnie się w ogóle Parolo... Nie wiem nawet czy nacisnąłem L1 kiedy nim podawałem, ale na to wygląda, bo... po prostu świetnie wybiegł na pozycję. No i pójdę 3-1, proszę bardzo. Kandreva, fantastyczne zejście, Perisic. Perisic! Batland, kurde, to była ta szansa, no. Perisic, tu jest podanie do Insigne. Ale on raczej nie wygra. Smalling, co zrobił? Otóż nie. O nie, Lalana. Fuck me. To była taka idealna okazja, żeby strzelić bramkę krzyżakiem i zdabować. To byłoby po prostu idealne. O nie. O nie, to jest gol. Kurde, ale teraz totalnie nieupilnowany był Eriksen. Okej, rzut wolny w 89 minucie. Może Perisic coś jeszcze z tego zrobi. Ma on na pewno dobre uderzenie z tych wolnych. Zaraz zobaczymy, czy...
to sprawdzi Perisic. Świetnie, bo... Gol! Co jest? Co... Co się stało? Nie patrzyłem, powiem szczerze, nie patrzyłem, co tu się właśnie stało. Czemu jest gol? Co zrobił Batland? Powiedzcie mi. Nie. Ja pierdzielę, ale ta gra jest głupia. Jezu, gdyby to było Food Champions, to po prostu tak współczuł mojemu przeciwnikowi. Dobrze, że to jest mecz towarzyski, bo to jest parodia, co tu się właśnie wydarzyło. Okej, koniec meczu 4 do 2, bardzo głupie spotkanie. To, co się zdarzyło na sam koniec, było pierwszy raz takie coś miałem w FIFA. Wiem, że było sporo takich błędów, ale mi się to zdarzyło pierwszy raz. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się naturalnie spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij, żeby zostawić suba. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.